świadku widziało, jak szukający poklasku Spider-Man przelatywał na Times Square i strzelał pajęczynami, resetując billboardy. Okej, nie są to najpiękniejsze billboardy. Za moich czasów dbano o to, by wszystko, co pojawia się na ulicach, było dziełem sztuki. Nie o to jednak chodzi. Chodzi o to, dlaczego Spider-Man to robi. Mam teorię. Infekuje w ten sposób billboardy specjalnym wirusem, za sprawą którego oddziałują one na podświadomość przechodniów i hipnotyzują ich. Po co? Żeby polubili Spider-Mana i on to robi od lat! Tylko tak można wytłumaczyć jego popularność. Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Mógłbym chyba zhakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. Są kable sieciowe. Po nich trafię do modułu bezpieczeństwa. No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Wygląda na to, że są 4 dookoła budynku. To powinno ułatwić sprawę. Co jest? Ochrona, meldujcie. Oddział Sable Alpha w gotowości. Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy to naprawić. A już myślałem, że będzie łatwo. Do wszystkich oddziałów. Chyba mamy problem z oprogramowaniem. Wzywamy specjalistę. Co? Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. Uruchamiamy protokół Delta. Rany, już dosłownie wszyscy mają drony. Oddziały Sable, jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło oprogramowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. Jeszcze tylko 2 moduły. Do wszystkich oddziałów Sable. Istnieje niewielka możliwość, że mamy intruza. Analizujemy dane. Zachowajcie czujność. Cholera. Kolejny podsystem się wyłącza. Niech ktoś zajrzy na 85 poziom. Przyjąłem. Ptaszek poleciał. Muszę spadać. Hej, MJ, jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej, tylko nie rób niczego ryzykownego. Skoro mowa o ryzykowaniu, muszę znaleźć ostatni moduł. Jest ostatni. Nieźle. Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan Osborne jest w trakcie ważnej rozmowy. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Moment. Przełączam na bezpieczną linię. Jestem o krok przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje akta. Jeśli spróbujesz ujawnić naszą umowę, cóż, twoje słowo przeciwko mojemu. A to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Posąg Neo? O czym ty mówisz? Posąg Neo z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Kto ma teczkę? My ją mamy, ale było w niej za mało danych. I właśnie dlatego dokonuje nieco bezprawnego, ale moralnie uzasadnionego włamania. Ty nadęty sukinsynu! Kłamiesz! Nie gniewaj się, Norman. Wiem, że macie z Fiskiem laboratorium oddechu diabła, ale nie mamy pojęcia, gdzie ona jest, ani co ma z tym wspólnego Michaels. Oby twój komputer znał odpowiedzi. GR27. Doktor Morgan Michaels jest głównym badaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana.
automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, choroby Huntingtona, szok. Ciary. Co? GR27 to oddech diabła. Ma leczyć choroby, ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. Doktor Michaels nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie. Dlatego Lee chce go dorwać. Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy oddech diabła. MJ Kosłowa, oddech diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable? To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do Central Parku. Lecę za tym dronem. Kamera z górnej półki! Dron zwolnił! Żeby w szkole mi tak dobrze szło. Felicia zbliża się do celu. Muszę to zakończyć, to szybko. W tym miejscu roi się od gości z Wall Street. Nie trzeba długo szukać celu. Proszę bardzo. Najwyraźniej dobrze zna te miejsca. Co daje mi pewien pomysł, jak ją złapać. Jeden z gołębi Howarda. Zdaje się, że doktor zrobił.
Peter, miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale, uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji, oby nie była za wielka. Felicia chce, żebym ruszył za nią w pościg, ale to pomoże mi ją odnaleźć. Jeśli wprowadzę wszystkie poprzednie lokacje do algorytmu, uda mi się... Mam cię. Nie zdążyłem jej tutaj spotkać, ale jeszcze jedna czy dwie lokacje i powinienem być w stanie znaleźć jej kryjówkę. Do wszystkich, mamy zgłoszenia porwania autobusu. Funkcjonariusze proszeni do Lincoln. Co on zrobił? Pozwolił wam zdechnąć! Krzyczeć! Żyć w bólu i strachu! Osborn króluje nad wami! Przedobicia! Wolałbym, żeby nie brali tak ochoczo zakładników. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników! Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standish gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty od Pita działają. Otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Z drogi, chłopcy. Co to? Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Jasne. Co to?
Czekaj! Co to? A to co? Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Powinnam zrobić zdjęcie. Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. Standish jest bezpieczny. Zablokujcie łączność. Nie chcę żadnych przecieków o Michaelsie ani o oddechu diabła. Szlak! Generator padł. Nie zajmie go to na długo. Jak idzie? Konwój będzie gotowy? Centrala, coś widziałem! I gotowy. Pusto. Odpalcie ten wóz! Miał być na przedmieściach godzinę temu. Przyjąłem, ruszamy. Szybciutko. Charlie są już gotowi do przeniesienia doktora Mani. Alfa, uważajcie. A to co u diabła? Centrala. Chyba coś ważnego. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, Standish może wiedzieć, w której. Muszę się śpieszyć. Namiot Standisha. Nie wierzę, że Michaels tak sobie nosi oddech diabła. Osborne niestety nie ufa. Znowu? Co jest z tymi lampami? Ruszaj. Dawaj, dawaj. Badamy sektor. Na razie czysto. Uwaga, centrala. Coś słyszałem. Charles Standish? Szlak! Charles! Gdzie jest doktor Morgan Michaels? Lee cię przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty... Chcę powstrzymać Lee. Watson.
Słyszałem o tobie. Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowery. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą... A co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to? Charles! Co u licha? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Słyszałem. Sorry, Charlie. Okej, okay, pora. Czekaj! Spadać. On coś wie o... Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. Hej, jeszcze jedno. Sorry, Charlie. Nokautujesz kolesia. Rujnujesz moje dochodzenie i jedyne, co potrafisz powiedzieć, to sorry, Charlie? Potrafisz być poważny? Co? MJ, nie! Dałem ciała! Ja chciałem rozładować napięcie! Rozładować napięcie? Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam pajęczych mocy, ale nie jestem ze szkła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu? Proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery. Agenci Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On... nie... Nieważne. Peter, muszę spadać. Mam deadline. Peter. Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter. Brawo, superbohaterze. Wkurza mnie to. Może na patrolu o wszystkim zapomnę.